Przed nami odpowiedzi na pytania z zestawu numer 2. Zaczynamy od pytania numer 11. Podaj imię i nazwisko gracza, który jako jedyny w historii wystąpił w ścisłym finale Mistrzostw Świata w barwach dwóch krajów. Prawidłowa odpowiedź brzmi Luis Monti. W roku 30 reprezentował Argentynę, a w roku 1934 oczywiście Włochy. Numer 12. Podaj imię i nazwisko gracza, który jako pierwszy w historii polskiego futbolu zadebiutował w reprezentacji, będąc piłkarzem zagranicznego klubu. No właśnie to pytanie sprawiło Wam wiele problemów. Prawidłowa odpowiedź brzmi Marek Koźmiński, który 9 września 1992 roku zadebiutował w reprezentacji kraju w spotkaniu z Izraelem. Nie mam przed sobą żadnej książki, ale dobrze mówię, z Izraelem. I był wtedy graczem, Udinese. W każdym razie na pewno błędną odpowiedzią jest podawanie Roberta Gadochy, ponieważ no, Robert Gadocha nie debiutował w reprezentacji, będąc piłkarzem zagranicznego klubu. Także jeszcze raz, numer 12, Marek Koźmiński. A co to? Nie chcę żadnej wydajności zwiększyć. Numer 13. Podczas pierwszych Mistrzostw Świata jeden z trenerów krajów uczestników pełnił również rolę sędziego. Kto to był? Podaj imię i nazwisko. Prawidłowa odpowiedź brzmi Ulises Saucedo, Boliwijczyk, który prowadził reprezentację swojego kraju oraz równocześnie był sędzią głównym. Dwie odpowiedzi, które dostałem, mówiły o Rumunie Radulescu. Ja oczywiście uznałem tą odpowiedź, ale tylko wtedy, gdy w ten sposób odpowiadający wymienił też Saucedo, ponieważ Radulescu był sędzią liniowym, nie był sędzią głównym. No i oczywiście mogę uznać Radulescu jako poprawną odpowiedź, ale Saucedo trzeba bezwzględnie wymienić, ponieważ tylko on był sędzią głównym. Numer 14. 10 października 1971 roku mecz Polska RFN 1-3 debiutował w reprezentacji Polski światowej klasy bramkarz Jan Tomaszewski, lecz nie tylko on. Kto jeszcze? Prawidłowa odpowiedź brzmi Antoni Kot. Numer 15. 13 listopada 1985 roku doszło do niezwykłego zdarzenia. Jeden z piłkarzy najpierw zagrał dla swojego kraju w meczu eliminacji Mistrzostw Świata, a później w barwach klubowej drużyny, która występowała w Krajowym Pucharze. Kto to był? Prawidłowa odpowiedź był to Duńczyk Søren Lerby, który najpierw wystąpił w reprezentacji Danii, a po południu zagrał dla Bayernu Monachium w meczu Pucharu Niemiec, bodajże z Bochum albo z Hanowerem, nie pamiętam. W każdym razie prawidłowa odpowiedź jest Søren Lerby. Numer 16. Kto prowadził reprezentację Polski na Igrzyskach Olimpijskich w 1936 roku? Podaj nazwiska kapitana związkowego oraz trenera. No więc kapitanem związkowym był wtedy Józef Kałuża, a trenerem, niespodzianka, Niemiec Kurt Otto. Także mieliśmy już niemieckiego trenera w sztabie reprezentacji 3 lata przed wojną. Z Niemcami notabene. Numer 17. Podaj imię i nazwisko piłkarza jedynego w historii, któremu zaledwie dwie gry podczas finałów Mistrzostw Świata w barwach dwóch krajów wystarczyły do zdobycia wicemistrzostwa oraz Mistrzostwa Świata. Był tylko jeden, jedyny taki piłkarz i był to Attilio De Maria. Grał w 30 roku dla Argentyny jeden mecz, a w 34 dla Włochów również jeden mecz w drodze po złoto. Oczywiście błędną odpowiedzią jest tutaj Luis Monti, ponieważ Luis Monti występował więcej niż w dwóch grach. Także jedyna prawidłowa odpowiedź jest Attilio De Maria. Dobrze, numer 18.
Kto w roku 1981, między innymi przed meczem NRD Polska w ramach eliminacji Mistrzostw Świata, pełnił rolę szefa Banku Informacji Reprezentacji Polski? Prawidłowa odpowiedź: Jerzy Engel. Czy Jerzy Władysław Engel? 19. Jak nazywał się pierwszy nauczyciel i odkrywca talentu Pelego, dzięki któremu nastoletni Brazylijczyk trafił do Santosu? Waldemar de Brito. Waldemar występował na Mistrzostwach Świata przed wojną w 1934 roku, jeśli się nie mylę. Tak, w 1934. Numer 20. Podaj nazwiska piłkarzy reprezentacji Polski, którzy wystąpili zarówno w ostatnim meczu drużyny narodowej przed wojną, jak i w pierwszym po wojnie. Było trzech takich piłkarzy: Władysław Szczepaniak, Edward Jabłoński i Stanisław Baran. I to by było na tyle. Poznaliście odpowiedzi na pytania z zestawu drugiego i do usłyszenia wkrótce.